Witam bardzo serdecznie. Przyjechaliśmy dzisiaj do Siedlec, do dealera Volkswagena, żeby pokazać Wam ten oto samochód, a nawet dwa samochody, bo jest to Volkswagen ID Buzz w wersji osobowej, a tam z tyłu stoi genialna wersja dostawcza. Ale zobaczcie, jak ten samochód wygląda. To jest tak naprawdę, no można powiedzieć, jedną rzecz o tym aucie. Wygląda jak prototyp. Tak samochody nie wyglądają. To jest oczywiście samochód elektryczny, dlaczego? Dlatego ID. Mi się to kojarzy z Hondą. Honda też ma taki samochód, Honda E. To jest oczywiście samochód miejski, ale też wygląda tak, jakby był samochodem, który po prostu prosto z salonu samochodowego gdzieś w Paryżu, tudzież w Genewie wyjechał na drogi. I dokładnie taki jest ID Buzz. No jest to trochę taka gra słów, a nawet dźwięków, no bo trochę nawiązanie do nazwy Buzz, a to wiadomo, co robi samochody elektryczne i dlatego tak to wygląda. Dwukolorowe nadwozia i zdaje się tylko takie można sobie zamawiać. Ten samochód jest już dostępny, zaraz powiem Wam, ile kosztuje. Ale pozwolę sobie jeszcze pokazać Wam wersję dostawczą, która stoi tam z tyłu. To jest absolutnie mój faworyt, bo w wersji dostawczej ten samochód wygląda nieprawdopodobnie ślicznie. Ten tył jest tutaj z tymi szybami, właściwie tym brakiem szyb jest absolutnie fantastyczny. Zrobię sobie trochę szerszą kamerę, bo on stoi w kącie, ale zobaczcie, jakie to jest piękne. To jest po prostu poezja, jeśli chodzi o moje serce. Zobaczmy, jak wygląda przestrzeń ładunkowa. Póki co jest dostępny jeden rozstaw osi, ale będzie ich więcej. No, tu jest to klasyczny dostawczak, ale co za wygląd. Niestety kampera nie będzie na tym samochodzie. Kampery pozostaną w tych większych modelach. Będą już tak naprawdę transitami, bo Volkswagen łączy się z Fordem, jeżeli chodzi o te samochody dostawcze. Ale to jest piękne. Czas teraz na środek tego samochodu osobowego. Dobra, no i co te lampki robią? A, ale pięknie się świecą lampki. I takich gadżetów jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Może zanim wejdziemy do środka, sobie pokażemy niektóre z nich. Coś, co absolutnie mnie rozbraja, to na zeszlepkach mamy taką oto mordkę tutaj. Jest to fenomenalne. Tutaj mamy kolejny element. Co ciekawe, jest to ID. Spodziewałem się w tym miejscu tej jedynki, czyli starego busika. Kolejne miejsce, w którym te emblematy się znalazły, są tutaj w bagażniku. Przy okazji widać, że mamy tutaj podłokietniki, czyli wersja 7 tudzież 6-osobowa jak najbardziej jest planowana i te dodatkowy rząd siedzeń trafi sobie tutaj. Zresztą tam chyba też będzie można mieć ten rząd siedzeń tyłem do kierunku jazdy, czy takie kapitańskie fotele będzie można odwracać. I teraz to, co chciałem Wam pokazać, czyli środek tego samochodu. No on również wygląda jak w prototypie. Fotele są takie volkswagenowskie, bardzo fajne. Ergonomiczne oczywiście, znamy je z innych modeli, no ale tutaj to się dzieją cudowne rzeczy. Tak jak przystało na ID, mamy przycisk play i przycisk pauzy, ale to już znamy z innych modeli. No, sterowanie też jest takie volkswagenowskie, lampy są tutaj, tutaj mamy te ekrany, ale całość robi naprawdę kolosalne wrażenie. Straszliwie mi się to podoba. Niestety nie będziemy mogli sobie tym samochodem pojeździć. Pewnie sobie pojeździmy za niedługo, ale jeszcze nie tym egzemplarzem. Więc nie opowiemy sobie, jak to wygląda. Tutaj się taka ciekawostka, wybierak skrzyni biegów znalazł się w tym miejscu. A sterowanie wycieraczkami o tutaj. No, ciekawe jak to działa. Te przyciski, które Volkswagen wycofuje pomału, ale w tym bazie jeszcze one są. No i sterowanie. Ale temu autu jestem w stanie wybaczyć to, że nie ma tutaj normalnej klimatyzacji, że wszystko trzeba sterować z tego poziomu. No cóż, no to jest po prostu tańsze, tak? No bo tutaj się robi jedną wiązkę, nie trzeba ciągnąć kabli pod przyciski i tak dalej, no jest to dużo, dużo prostsze. Zobaczcie, jaka fajna jest widoczność ze środka przez te wielkie, boczne szybki, takie fajne, duże lusterka, naprawdę klimat tego samochodu jest cudownie fantastyczny. No a do tego jest to samochód dostawczy i mamy tutaj taki piękny podłokietnik, jak to przystało na samochód dostawczy. Aż genialne, strasznie mi się to podoba. Ten materiał, który co prawda nie jest drewnem, ale też wygląda rewelacyjnie. No i takie różne fajne gadżety, czyli na przykład USB-C, tutaj schowane w fotelu. Mały schowek przed pasażerem. Cup holdery takie fajne, wyciągane. Tu dwa kolejne USB koło kierownicy. No mega, mega to wygląda. Czas zobaczyć, jak ten samochód wygląda w drugim rzędzie siedzeń.
No, ciekawostką jest fakt, że nie ma tutaj elektrycznych drzwi. Kanapa jest trzyosobowa. No, jest bardzo, bardzo porównywalnie jak w te piątce, szóstce powiedzmy. No jedyne co, no to przydałoby się tu pewnie więcej cup holderów. Mamy tylko takie tutaj jedno miejsce na nie. Jeszcze luk na deskę rozdzielczą, która fajnie z tej strony wygląda. O, jakie genialne nawiązanie do starych modeli. No, strasznie mi się to podoba, bo Volkswagen robi to naprawdę ze smakiem. Bardzo fajnie sobie nawiązuje do tej swojej historii, która no, jest jednak konkretna dosyć. Co my tu jeszcze mamy? Gniazdo USB w drzwiach. Nie no, super samochód. Naprawdę, naprawdę bardzo bym go chciał. I bardzo mi się podoba. Jestem ciekaw, jak wygląda wersja dostawcza w środku i teraz sobie przełamiemy trochę opowieść o tym samochodzie, żeby pokazać, jak wygląda dostawcza w środku, bo to jest coś, czego pewnie jeszcze nie widzieliście. No i zobaczcie na świeżo pamięć tamtej wersji, jeszcze takiej bardzo, bardzo wypasionej i tu mamy takiego klasycznego dostawczaka Volkswagena z takimi materiałami, z zupełnie innym sterowaniem. Zobaczcie, już nawet na pedałach nie ma tej pauzy. Inne materiały deski rozdzielczej, ale generalnie sterowanie bardzo, bardzo zbliżone. Tak naprawdę nie różniące się niczym, no ekran jest nieco inny. Ale fajny jest dostawczak. Też ma USB w drzwiach. Kurczę, zajebisty. Mega mi się podoba. Takim samochodem bardzo chciałbym pojeździć. Tutaj z tyłu mamy jeszcze taką sytuację. No idealny to jest po prostu. Nie mogę się doczekać na testy tego samochodu. O, i na zaślepkach też mamy Minkę. No mega. Mega jest to auto. Zarówno w tamtej wersji, jak i w tej dostawczej. Obydwa samochody napędzane są tym samym silnikiem. On ma 204 konie mocy. Producent podaje zasięg na 419 km. No pewnie realnie to jest jakieś 350, ale bardzo, bardzo spoko. Jeżeli chodzi o cenę, to ten samochód w wersji cargo kosztuje w tej chwili 227, a ten osobowy bus kosztuje 229. Oczywiście możemy te samochody dla Was finansować, zarówno w leasingu, jak i w wynajmie długoterminowym. To tyle. Ja tak naprawdę czekam na możliwość przejechania się tymi samochodami, zwłaszcza tym dostawczym. No i zobaczenie, jak ludzie reagują, bo domyślam się, że reakcje na drodze no, muszą być fantastyczne. Zajrzyjmy sobie jeszcze na pożegnanie do tego środka. Piękny jest, ale i tak wolałbym ten środek samochodu dostawczego jakoś. Straszliwie mi ten dostawczy ID Buzz Cargo robi.